Hej, cześć, siemanko, wszystkim ludziom. Ja jestem Wacki, witajcie w kolejnym poradniku z Ghost of Tsushima. Dzisiaj pokażę wam, jak szybciej i łatwiej możecie odnajdywać sekrety oraz znajdźki, także bez zbędnego przedłużania, lecimy z filmikiem. W grze mamy dwa sposoby, które możemy wykorzystać do ułatwienia sobie odnajdywania sekretów. Pierwszym z nich to podróżowanie z założonym ubraniem wędrowca, które otrzymamy za darmo spotkając naszego pierwszego kupca. Ubranie to pozwoli nam szybciej odnajdywać sekrety, odsłaniać większą część mapy podczas eksploracji oraz naprowadzać nas wiatrem przewodnim, wibracją naszego kontrolera oraz zwierzętami, które pojawią się obok naszej postaci, jeżeli sekret znajduje się niedaleko nas. Polecam jak najszybciej ulepszyć to ubranie na jak najwyższy poziom, jeżeli zależy ci na szybkim odnajdywaniu sekretów. Żeby efekty ubrania zaczęły działać, musisz cały czas mieć ubranie na sobie. W przeciwnym razie szukanie sekretów zajmie ci o wiele więcej czasu. Drugim sposobem jest zakupienie umiejętności dotyczących eksploracji. Wiatr zdrowia pomaga w odnajdywaniu gorących źródeł odpowiadających za zwiększenie zdrowia. Wiatr hartu ducha pomaga w odnajdywaniu stojaków z bambusami odpowiadającymi za zwiększenie naszego hartu ducha. Wiatr talizmanów pomaga w odnajdywaniu kapliczek Shinto odpowiadającym za zdobywania talizmanów do naszych strojów. Wiatr Inari pomaga w odnajdywaniu lisów, które zaprowadzą nas do kapliczek Inari, odpowiadającym za zwiększenie ilości noszonych talizmanów w naszych strojach. Wiatr próżności pomaga w odnajdywaniu przedmiotów kosmetycznych, takich jak kapelusze, maski lub skórek do naszych broni. Jeżeli chcesz wybrać określoną kategorię sekretów, musisz kliknąć prawy kierunek na krzyżaku w zakładce mapy. Poszukiwanie wcześniej wymienionych sekretów jest możliwe po odblokowaniu umiejętności dotyczących eksploracji. Poszukiwanie pozostałych kategorii jest możliwe po założeniu ubraniu wędrowca. Gdy posiadasz już ubranie oraz wykupiłeś umiejętności, możesz podążać za przewodnim wiatrem, który prowadzi do wybranych sekretów. Na mapie Tsushimy będą pojawiały się kropki, które pokazują kierunek, w który należy się udać, aby dotrzeć do lokacji z przedmiotem. Możesz również skorzystać z szybkiej podróży w celu przyspieszenia dotarcia do celu. Aby odblokować szybką podróż, musisz odkryć lokację na mapie lub zająć terytorium, jeżeli znajduje się pod wpływem Mongołów. Sekrety, do których kupujemy umiejętności, pojawiają się na mapie pod postacią pytajników. Aby je odsłonić, należy przejąć wszystkie lokacje danego regionu zajęte przez Mongołów. Moi drodzy, to na tyle w dzisiejszym poradniku. Mam nadzieję, że wam się przydał i dzięki niemu będziecie szybciej odnajdywać wasze sekrety. Dodatkowo, jeżeli macie jakikolwiek problem dotyczący gry, to oczywiście zapraszam na moje streamy, które odbywają się na YouTubie oraz na Twitchu, a ja tymczasem się z wami żegnam i oczywiście widzimy się w kolejnych poradnikach. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.